No i idziemy sobie dalej. Przyszliśmy sobie tutaj na plażę miejską. No, jest dzisiaj sporo osób, pogoda dopisuje i dużo dzieci, i dużo dorosłych. No, ale trochę nie nasz klimat, nie? Na Sadach było lepiej. Tak, na Sadach było dużo spokojniej, dużo mniej ludzi. Tak. Nie było takiego pomostu, była otwarta woda tylko. No tutaj skaczą dzieci do wody właśnie, ale dorośli też są, już tam jakaś muzyczka gra, jakiś bar obok, więc no... Za duży harmider. Dla nas to już niezbyt klimat. Przyjedziemy kiedyś może na tą plażę na jesieni, gdy będzie już troszkę pustiej. Ale nadbrzeże jest tutaj też ładne, bo jeziorko widać. O, tu mamy chyba jakąś tabliczkę z rybami, które występują w tym jeziorze, nie? Tak. To co tutaj mamy z takich ryb słodkowodnych? O, mamy, co tutaj mamy? Same fajne ryby. Mamy sandacza, leszcza, okonia, to znamy, sieje, lina. Co jeszcze z takich znajszych? Tego i tego nie ma w Mikołajkach, tego też raczej nie ma. Płotka jest, płotka jest. Płotka jest, wszystko jest. I lipienia, znaczy to są górskie ryby, więc to musiało być tutaj zarybione tym. No idziemy dalej. Jeziorko tutaj mamy i łódeczki. O, tutaj po mostu ładne, ładne wyjście, nie? No to chodź, jezioro. No to chyba jest prywatne. No ale nie ma nigdzie tabliczki private. Jejku, jaka stara łódka, zobacz. No, ojojoj, tato naprawdę pamięta. Ho, ho, ho. A zobacz, naprawdę. Ona jest taka stara. Jakie wiosła ma jeszcze, nie? Drewniane. Niby była malowana, ale strasznie zdarta. O. Ale zobacz, jak już głęboko jest przy samym brzegu. Faktycznie. Tutaj jest bardzo głęboko. Głęboko jest. O. Nawet nie widziałam tam na plaży tak płyciutko, a tutaj? Ale faktycznie tu jest głęboko. Tu mogą być szczupaczki. A co to za roślina? Taka wystaje trochę jak jakaś knieć? Nie mam pojęcia. To też musimy sprawdzić, bo nie wiemy. Na pewno jest dużo waszek. No ale dzisiaj o pejzażyk tutaj. Bardzo ładny. O, i tak tutaj mamy. O, i oddali mogielisko. Pomostek tam jest naprawdę bardzo ładny. Już kilka razy tam byliśmy. No, ale akurat był mniejszy, to pewnie pogoda trochę gorsza. I znaleźliśmy jeszcze tabliczkę drzewoterapii. Które drzewo, Paweł, wybierasz? No właśnie, muszę przeczytać najpierw opisy. Co tutaj mamy? Sosna zwyczajna. Pozwala dostrzec rozwiązanie w sytuacjach bez wyjścia. Neutralizuje szkodliwe promieniowanie. Brzoza. Co to? Łagodzi bóle wynikające z napięć. Bóg. Przywraca pogodę ducha. Dąb. Nakrążenie krwi. Bóg szpan. Pozbawia obsesji. O, zwłaszcza kamienie żółciowe, nerkowe. Róża dzika. Uczy otwartego wyrażenia własnych myśli, Bóg, odrobinę zdrowego egoizmu, jałowiec, oswajanie z wyzwaniami rzuconymi przez życie. Które wybierasz? Ja wszystkie! To Paweł się namyśli, a my tutaj dalej z drugiej strony jeziorka. No powiem ci, że chyba dzika róża, jałowiec i Bóg. Ja tam biorę wszystkie. Wszystkie. O, a tu jakie wzniesienie, nie? Ładne takie, no bardzo wysokie. A tam jeszcze w oddali ile domków jest. I tutaj taka ścieżka jest jeszcze. Oświetlona, lampeczki są wieczorem.
promenady. A tu jakie w ogóle schody wysokie. Tam dalej. A. No i idziemy sobie dalej. O-o. Tu promenada się już kończy, bo chyba funduszy unijnych zabrakło. Chyba tak. Ojejku, odcięta w lesie. No, ale jak to jest, może iść dalej, troszkę jest zrobiona. My to chyba już zawrócimy, bo jest tak gorąco. Choć może jeszcze tam zobaczymy tylko. Czy tam są jakieś zejścia nad jezioro? No, czyli ciekawa jesteś jednak, co jest za zakrętem. Ty nie. Na pewno jest z boku pole zboża z makami. W ogóle jak tutaj się jedzie do Rynu drogą z Mikołajek, to są same pola zboża i las.